Wszyscy żyjemy teraz w samym środku historii, którą będziemy opowiadać naszym dzieciom i naszym wnukom. Na przykład teraz czytasz jakąś książkę, a potem znajdą ją dzieci. Za kilkanaście lat to będziesz mógł powiedzieć: tak, pamiętam, czytałem tę książkę, kiedy nie mogliśmy wychodzić z domu. I wtedy dzieci powiedzą: co, naprawdę? Były takie czasy? A ty wtedy powiesz: tak, pamiętam. I zaczniesz swoją opowieść. I opowiesz o tym wszystkim, co cię spotkało. O tych wszystkich strasznych, o tych wszystkich śmiesznych, dziwnych sytuacjach. I to wszystko będzie taką jedną wielką, ciekawą historią, która wzbogaci nasze życie.